Pierwszym dziś gościem Ekspresu Biedrzyckiej pan pułkownik Piotr Gąsta, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Kłaniam się panie pułkowniku, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie pułkowniku, dowódca pułku Azow, który oczywiście jest ze swoimi ludźmi w Azowstalu, w Mariupolu i od wielu, wielu dni prowadzi jakąś zupełnie heroiczną walkę, mówi tak: aby ratować ludzkie życie, cały garnizon Mariupola podporządkuje się zatwierdzonej decyzji naczelnego dowództwa i będzie liczył na wsparcie narodu ukraińskiego. Wielu oceniło tę deklarację jako bardzo enigmatyczną. Czy pan potrafi ją rozszyfrować? Co to tak naprawdę oznacza? Bo ona jest bardzo enigmatyczna i do końca nie wiemy, co za tą deklaracją stoi. Na dzień dzisiejszy, na poranek, wiemy już, że część obrońców Azowstalu, tych ciężko rannych, to jest ponad 50 osób, została ewakuowana. Rosjanie podstawili autobusy i przewieźli tych ludzi do szpitala w Azowsku, jeżeli dobrze pamiętam. Kolejnych 211 trafiło do innej miejscowości, gdzie mieli zostać wymienieni na rosyjskich jeńców. Więc został zawarty jakiś układ między Ukraińcami, czyli między tutaj służbami, podejrzewam, specjalnymi Ukrainy. Przy pomocy gdzieś tam to w tyle nam się przewija ONZ-u czy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, dotyczący chociażby wymiany tych ciężko rannych. Ale pytanie jest, co zresztą, bo tak jak pani powiedziała, bardzo enigmatyczne oświadczenie. Co zresztą? Przypuszcza się, że na terenie Azowstalu pozostaje od 800 do nawet 2000, różne źródła podają różną liczbę obrońców z pułku Azow, czy z tej brygady piechoty morskiej, czy jeszcze z drobnych innych jednostek, które też w Mariupolu kiedyś walczyły. Więc pytanie jest, co z nimi? No, układy, jakie zawiera się z Rosjanami, mają to do siebie, że nie są bardzo często przez nich przestrzegane, czego już nieraz byliśmy świadkami. Chociażby ten atak w Kramatorsku na uchodźców przygotowujących się, mieszkańców przygotowujących się do wyjazdu z miasta, gdzie Rosjanie gwarantowali im bezpieczny wyjazd. Nic takiego nie nastąpiło. No zresztą było podobnie z korytarzem humanitarnym z Mariupola właśnie czas jakiś temu. To też wszyscy pamiętamy. Łamali wszelkie umowy zawierane właśnie, jeżeli chodzi o kwestie związane z humanitaryzmem. Dokładnie tak. I ja tu podejrzewam gdzieś jeszcze jakiś podstęp. Nie wiemy wszystkiego, co zostało wynegocjowane, ale powiem szczerze, że wątpię, żeby Rosjanie pozwolili tym zdrowym obrońcom, zmotywowanym jednak do ciężkiej walki, wyjść z tego miasta. Za jaką cenę? Co jest ceną? Bo to jest istotne pytanie. Wiemy też, że rodziny tych żołnierzy zwróciły się do prezydenta Erdogana, prezydenta Turcji, do szefa rządu chińskiego, prawda, o interwencję, o spowodowanie nacisków na Putina, aby ten pozwolił wyjść obrońcom. W zamian za co Rosjanie jeszcze ciężej zaczęli ostrzeliwać Azowstal pociskami zapalającymi, ciężką artylerią, prawda, i tak dalej, aby złamać wolę oporu. No, nie złamali tej woli oporu. Natomiast to, co widzę, to jest chęć ratowania przynajmniej tych rannych za wszelką cenę, za tą ugodę i zgodę na wymianę jeńców. Ciekaw jestem, co się stanie z tymi ciężko rannymi Ukraińcami, którzy trafili do Nowoazowska. To jest szpital w tej jednej z republik separatystycznych. Jak oni będą tam traktowani? Wiemy, że swoich żołnierzy traktują okrutnie, że swoich żołnierzy dobijają. Ciekaw jestem, jak zajmą się Ukraińcami. Obawia się pan, że ci ewakuowani są zagrożeni, że ich życie jest zagrożone? Tak, obawiam się, bo do końca nie wiem, jak ta umowa wygląda, co Rosjanie wynegocjowali w zamian, i jestem pełen obaw. Panie pułkowniku, wiemy, że już od kilku tygodni dramatyczna jest, zupełnie dramatyczna sytuacja Ukraińców, którzy bronią Azowstalu. Oni informowali o tym, że na kilka dni właściwie wystarczy im wody, jedzenia, ale to było kilkanaście dni temu. Oni w dalszym ciągu tam są. Bez dostępu do wody, bez dostępu do żywności, bez dostępu do leków, bez dostępu do leków znieczulających, a wiemy, jakiego typu
operacje, nie wiem właściwie jak to nazwać, się tam odbywały, bo to mówiły o tym żony tych żołnierzy, którzy tam w Azowstalu są, że dochodziło do amputacji kończyn, bez znieczulenia, że właściwie wszyscy są tam ciężko ranni. Proszę mi opowiedzieć, przepraszam, jeżeli to pytanie jest naiwne, ale ja zastanawiam się, jak to jest możliwe, że oni od tylu dni w dalszym ciągu w takich warunkach tam funkcjonują. Co tam się może dziać? Ja myślę, że Ukraińcy przygotowywali się do obrony Mariupola przez lata. Wcześniej czy później ten konflikt w jakiejś skali musiał wybuchnąć i w końcu wybuchł. I obrońcy byli dobrze przygotowani, zapewne gromadzili też spore zapasy. A najłatwiej też te zapasy było zgromadzić w Azowstalu, w tych słynnych bunkrach, schronach, ciągach komunikacyjnych, w tym wszystkim, co jest pod ziemią, a o czym coraz więcej się dowiadujemy, jak to jest skonstruowane i na jakie zagrożenia było i kiedy budowane. Więc ten podziemny kompleks został budowany w latach 60. Na wypadek ataku nuklearnego na chociażby te zakłady w Azowstalu. To największe zakłady produkujące stal w Europie. I jestem przekonany, że zapasy były gromadzone. Ale nie jestem przekonany, że Ukraińcy wiedzieli, że na tak długi okres, bo gromadzi się zapasy na jakiś czas, miesiąc, dwa. Mamy już ponad dwa miesiące, trzeci miesiąc, za chwilę będzie się kończył ciężkich walk, a oni wciąż walczą. I tak wielokrotnie były powtarzane apele o to, że potrzebują pomocy, że potrzebują wsparcia, że kończą się zapasy wody, żywności. Ja myślę, że też dzięki sytuacji, że pozwolono cywilom wyjść z Azowstalu, jak gdyby część tych zapasów jest teraz większa dla obrońców. Jest możliwość sięgania po nie, nie dzielenia się chociażby z cywilami. To też jest ważne. Jeżeli chodzi o wodę, no Ukraińcy mają dostęp do tej rzeki w jakiś sposób, która odgradza Azowstal z jednej strony od Mariupola. Więc gdzieś tą wodę można czerpać. Podejrzewam też, że taki zakład jak ten musi jednak mieć studnie głębinowe, chociażby do zapewnienia wody dla tych osób przebywających w schronach. Kwestia jest, czy jest to wciąż osiągalne, czy nie zostało one w jakiś sposób zbombardowane, zasypane. Mhm. Żywność gromadzi się, tak jak powiedziałem, na jakiś okres. Być może to się już właśnie kończy. Natomiast sytuacja tych ciężko rannych i rannych jest tragiczna i tutaj ta chęć ratowania życia swoich kolegów, swoich przyjaciół jest ważna i to jest to, co odróżnia nas, Ukraińców, od Rosjan. Wiemy, że Azowstal jest ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu. I teraz mam pytanie do pana jako takiego z krwi i kości żołnierza. Nie jako eksperta, ale żołnierza człowieka. Czy pan uważa, że ci Ukraińcy, którzy w dalszym ciągu w Azowstalu pozostali, czy oni się poddadzą, czy będą walczyć do końca? Ja mam wrażenie, że będą walczyć do końca. Jeżeli ta umowa jest tak wynegocjowana, że tych pozostałych kilkuset obrońców nie ma gdzie wyjść, to będą walczyć do końca. Dlaczego? Bo wiemy, jak Rosjanie nienawidzą Pułku Azów. Utożsamiają go ze wszelkim złem, utożsamiają ich z faszyzmem. Azow jest podawany jako jedna z przyczyn, dla którego Rosja zaatakowała Ukrainę. Więc pałają do niej niechęcią i wszystkich Azowców, których wcześniej w trakcie walk z republik separatystycznych, z armią ukraińską złapano, no byli torturowani najczęściej, rozstrzeliwani. Więc ci chłopcy wiedzą, że nie mogą liczyć na miłosierdzie Rosjan. Co zresztą Rosjanie pokazują, bo rozstrzeliwują jeńców i takie filmiki, i takie informacje są przechwytywane przez ukraiński kontrwywiad. Więc wiedzą doskonale, co ich czeka i jedyną szansą jest walka do samego końca. Czy zostaną wynegocjowane albo już zostały jakieś inne możliwości ich ewakuacji? Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na pytanie. Z punktu widzenia wojskowego, to co robią Ukraińcy jest bardzo ważne dla tego, co się dzieje na Ukrainie. Odciągają od pozostałych kierunków operacyjnych kilka batalionowych grup bojowych Rosjan. Co jest bardzo ważne, bo te grupy można byłoby użyć na innych kierunkach, wzmacniając tą ofensywę sił rosyjskich. A tu Azowstal, obrońcy Azowstalu odciągają te grupy. Druga sprawa. Przy Azowstalu biegnie ta główna droga
o którą też chodzi Rosjanom, czyli ten korytarz lądowy, który jest tam wybity, bez kontroli nad tą główną drogą łączącą Krym z częścią z Rosji, no nie ma sensu, bo Ukraińcy, przepraszam, wciąż kontrolują kawałek tej drogi, nie pozwalając na przepływ zaopatrzenia do rosyjskich oddziałów, czy też zaopatrzenia na Krym. To można obejść, bo są drogi boczne przez miasto, ale pamiętajmy, że to miasto jest też bardzo zrujnowane. Ulice są pełne gruzu. To wszystko wymaga czasu. Zapewne Rosjanie sobie z tym poradzili, ale jakby nie było, dwupasmowa czy trzypasmowa droga w porównaniu do jednopasmowych dróg, to jest zdecydowana różnica, jeżeli chodzi o szybkość i wielkość zaopatrzenia. Mhm. Także ten opór jest bardzo ważny dla całości działań na Ukrainie. No tym bardziej, że to jest też, właśnie, to dokładnie chciałam to powiedzieć, że to jest też kwestia symboliki, bo to już jest chyba najbardziej taki charakterystyczny symbol tej wojny. Wydawało się, że to będzie Wyspa Węży, ta z samego początku i słynne hasło, które zostało skierowane do ruskiego okrętu wojennego, ale Azowstal chyba jednak będzie najpoważniejszym symbolem tej wojny. Myślę, że tak. Przez jakiś czas Westerplatte było też symbolem oporu, jaki polscy żołnierze stawiali Niemcom, i te komunikaty w radio padające Westerplatte się wciąż broni, prawda? I tu jest podobnie. To jest wielki czynnik motywujący całe społeczeństwo ukraińskie, nie tylko żołnierzy, do stawiania oporu. Poza tym te zniszczenia, te mordy, jakich Rosjanie dokonali już nie tylko w okolicach Kijowa, ale też na terenie Mariupola, stanowią czynnik, który powoduje chęć zemsty Ukraińców, bo to też jest ważny czynnik, jeżeli chodzi o budowanie determinacji żołnierza do walki. Wiem, za kogo walczę, wiem, że walczę za skrzywdzone moje rodziny, za zamordowane rodziny, walczę za zniszczone miasto i chcę zemsty. Mhm. To ważny symbol dla tych działań, które toczą się na Ukrainie. Panie pułkowniku, to teraz trochę z frontu do wielkiej polityki przejdźmy, bo Wołodymyr Zełenski, czyli prezydent Ukrainy, zdecydował się ujawnić, no, dość skandaliczne, gdyby były prawdziwe, naciski Emmanuela Macrona, które miały na celu takie rozwiązanie, w którym Władimir Putin będzie mógł zachować twarz. Macron miał naciskać na Ukrainę, żeby właśnie pomóc Putinowi wyjść z tej wojny z twarzą. Prezydent Ukrainy zdradził to w rozmowie z włoską telewizją. Oczywiście Pałac Elizejski zaprzecza tym doniesieniom. No i teraz pojawia się pytanie. Nie zakładamy chyba, że Zełenski sobie to wymyślił, prawda? No wątpię. Szczerze wątpię, żeby Zełenski... No właśnie, bo tam miało chodzić o jakieś ustępstwa Ukrainy terytorialne wobec Rosji. Na to naciskał Macron, żeby zamknąć sprawę. Jak pan to ocenia? W ogóle całą tę sytuację? Dokładnie. Dokładnie tak. I jest to tak zwana polityka realna, ale żałosna, w bardzo żałosnym wykonaniu, bo Putin już stracił twarz. Dawno temu stracił twarz, atakując Ukrainę i pozwalając na to, co się tam dzieje, na te liczne mordy, gwałty i przestępstwa, które mają miejsce na terenie tego kraju. Więc jak negocjować z bandziorem? No okazuje się, że można, że nie wszyscy jednak wierzą w to, że Rosja jest tym bandyckim krajem. Część uważa, że można z nią dalej prowadzić interesy. Bo to głównie o to chodzi. Zróbmy pokój na Ukrainie jakimś kosztem, czyli kosztem ustępstw terytorialnych. Rosja się opamięta, zatrzyma swoje wojska, a my dalej będziemy mogli korzystać z tych zasobów, surowców energetycznych, które w Rosji występują. Wciąż nasze firmy będą mogły tam, prawda, produkować i dzięki temu przynosić ten produkt, czyli pieniądze do Francji. No jest to mylna troszeczkę polityka. Ukraina nie zgodzi się na dobrowolne, że tak powiem, oddanie jakiejkolwiek terytorium i mówi o tym głośno, więc być może ujawnienie tej rozmowy ma swój cel, pokazanie, że nie zgodzimy się na to i wszelkie tego typu insynuacje w przyszłości są skazane na porażkę. Mm-hmm. Tylko gwoli uzupełnienia. Wiemy, że ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G7 wydali oświadczenie, w którym powiedzieli, że nie zaakceptują żadnych zdobyczy terytorialnych Rosji w Ukrainie. Brzmi to dokładnie tak. Nigdy nie uznamy granic, które Rosja próbowała zmienić poprzez agresję militarną. To chyba ma trochę uspokoić sytuację. Myślę, że tak. I to bardzo ważny sygnał też dla Ukrainy, że jednak Europa, państwa G7, czyli te najbogatsze państwa,
Ukrainę wspierają w tym kierunku, do którego ona dąży, czyli odzyskania pełnej suwerenności nad zabranymi terytoriami. Panie pułkowniku, teraz dość karkołomne zadanie przed panem postawię, bo zapytam o Władimira Putina i o to, co się może z nim dziać. Dlatego, że włoski dziennik La Stampa napisał o tym, że został on zoperowany na raka, że wcześniej służby specjalne przygotowały specjalne filmy, które na okoliczności dłuższej absencji Putina mają być wypuszczane w propagandzie po to, żeby rosyjskie społeczeństwo było spokojne o to, że Putin czuwa nad wszystkim i nad operacją w cudzysłowie w Ukrainie także. Czy pana zdaniem rzeczywiście są poważne sygnały, które mogłyby wskazywać na to, że z Putinem jest źle, jeżeli chodzi o tę warstwę zdrowotną? No mamy ileś tych sygnałów, prawda, już od dłuższego czasu, że Putinowi coś dolega, ale to są sygnały typu patrzymy, jak prezydent Rosji wygląda w telewizji, prawda, czyli czy mu się trzęsą dłonie, czy trzęsie mu się noga, czy ta jedna sztywna ręka, czyli ręka rewolwerowca, jak to niektórzy nawet lekarze określają, czy coś się z nią dzieje innego. No, ewidentnie coś z Putinem się dzieje, natomiast nie wiem, czy zostało to zdiagnozowane we właściwy sposób przez lekarzy. Być może tak. Natomiast jeżeli nawet tak, jeżeli Putin jest chory, to to, że te nagrania zostały przygotowane, to jest nic innego jak ta słynna rosyjska maskirowka i to miało wiele razy miejsce w historii, chociażby z Breżniewem, którego też chorobę ukrywano. W Rosji radzieckiej ukrywano też śmierć dyktatorów przez ileś dni, tak aby spokojnie przygotować sukcesję, aby to się odbywało bez jakichś zaburzeń. Być może mamy do czynienia z czymś podobnym w tej chwili. To teraz wracamy jeszcze na front ukraiński, ponieważ pojawiają się informacje, że Rosjanie próbują przekupywać Ukraińców. Bardzo ciekawe metody stosują. Twierdzą, że w zamian za obietnice odszkodowania od Rosji, za zniszczone w Mariupolu domy lub za śmierć bliskich osób, mieszkańcy są zobowiązani do podpisywania oświadczeń, że zniszczeń dokonały wojska ukraińskie. Za utracone mieszkanie Rosjanie mają obiecywać 500 tysięcy rubli, to jest około 6 tysięcy dolarów, a za śmierć bliskiej osoby 3 miliony rubli, czyli około 33 tysięcy dolarów. Czy pan sądzi, że w ogóle jest ktoś taki w Ukrainie, kto się na coś takiego nabierze i kto powie, okej, to nasi to wszystko zniszczyli, a nie Ruscy? Wolałbym wierzyć, że nie, ale zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy coś takiego podpiszą z czystej chęci zysku. Natomiast wydaje mi się, że ta operacja jest prowadzona po to, aby uniknąć tego, co może nastąpić w przyszłości, bo być może ktoś w Rosji zdaje sobie sprawę, że ten konflikt mogą przegrać. A jak przegrają, to będą pewno negocjowane jakieś warunki, jakieś ustalenia pokojowe, prawda? I to mogą być chociażby kontrybucje, bo ta skala zniszczeń, której Rosja dokonała na Ukrainie, jest ogromna. To są miliardy, miliony miliardów, whatever, dolarów, prawda, jeżeli chodzi o koszt zniszczeń dokonanych przez Rosję. Ktoś to będzie musiał sfinansować, ktoś za to będzie musiał zapłacić. Wiemy, że ogromne reparacje nałożone na Niemcy po traktacie wersalskim były między innymi przyczyną wybuchu II wojny światowej. Więc zastanawiam się, jak wielkie te koszta będą, czy Rosja będzie je spłacać, ale być może w ten sposób chce się ustrzec przed czymś nieuchronnym. Dwa, że buduje w ten sposób, szukając tego typu zeznań, chce pokazać światu, że to nie my, to Ukraińcy, że ta nasza wojna, czy operacja specjalna, przepraszam, że była właściwa, że dokonaliśmy właściwego wyboru, atakując Ukrainę. Proszę bardzo, ale to Ukraińcy niszczyli. Więc na pewno jest w tym jakiś ukryty cel. Mm-hmm. To już sprawa ostatnia, panie pułkowniku. Wczoraj moim gościem był generał Mieczysław Cieniuch i on postawił taką tezę, że jego zdaniem Rosjanom tak źle idzie w tej chwili na froncie, zresztą wycofywanie się z tych pozycji przedwczoraj i wczoraj może o tym świadczyć, że oni na 2-3 tygodnie wcisną tak zwaną pauzę operacyjną po to, żeby móc zaopatrzyć się w dodatkowy sprzęt, żeby móc uzupełnić także braki kadrowe, że ta wojna tak no właśnie spauzuje, przycichnie, zwał jak zwał przez kilkanaście najbliższych dni. Czy pan zgadza się z taką tezą? Czy rzeczywiście pana zdaniem Rosjanie będą musieli taką pauzę operacyjną włączyć? Jest taka szansa, bo z punktu tych działań operacyjnych, które się toczą na Ukrainie, a zwłaszcza z tej ostatniej katastrofy rosyjskiej przy próbie forsowania Dońca, gdzie wybita została, a jedni twierdzą, dwie batalionowe grupy, inni, że prawie cała brygada, to są poważne straty.
To są bardzo poważne straty, bo to są straty w sprzęcie, to są straty chociażby w tych mostach, które zostały zniszczone, a to nie są zasoby odnawialne bardzo szybko. To nie są zasoby, które Rosjanie mają w okolicach najbliższych, aby móc ponowić chociażby tego typu ataki za jakiś czas. Dwa, że utrata kilkudziesięciu czołgów, tam się większe nawet liczby wskazuje, to też nie jest strata taka, która pozwoli na jej odnowienie w najbliższych tygodniach. Sprzęt, który nawet jest ściągany gdzieś z głębi magazynów Rosji, z Uralu, z innych rejonów, to wymaga czasu. To wymaga czasu przetransportowanie, rozdzielenie tego walczącym jednostkom, ale przede wszystkim ludzie. Szacuje się, że zginęło tam od 1000 do 1500 Rosjan. Jeżeli mówimy o przeprawie wodnej, to są bataliony inżynieryjne, to są wykwalifikowani specjaliści. Utrata tego typu żołnierzy to jest nieodwracalna strata. Tego się nie odbuduje w ciągu kilku miesięcy. Żołnierzy trzeba do tego typu zadań, do stawiania mostów chociażby, wyćwiczyć, skoordynować ich działanie, bo to jest musi być płynne działanie. To nie odbywa się, albo inaczej, to odbywa się jednocześnie w wielu miejscach. Dzięki doskonałej synchronizacji buduje się ten most. To zajmuje czas, przygotowanie takich ludzi do tego typu zadań. W pewnym sensie zgadzam się tutaj z generałem Cieniuchem, jakby nie było szefem sztabu i bardzo go pozdrawiam. Mam jedynie nadzieję, że Ukraińcy nie pozwolą na tą pauzę, że no Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że Rosjanie stają się wycieńczeni, bo oni się już okopują na pozycjach. Oni nie wszędzie chcą iść naprzód. Przygotowują się jak gdyby do obrony tego, co zajęli. Mam nadzieję, że Ukraińcy dzięki nowym, wyszkolonym jednostkom, dzięki temu ciężkiemu sprzętowi, który napływa z zachodu albo już napłynął z zachodu, a który już coraz skuteczniej używają w Donbasie, będą w stanie przejść do większej kontrofensywy. Ale tak jak mówię, to jest moja nadzieja, bo do końca nie znamy tego, jak wyglądają siły ukraińskie, jakie są ich plany. I fajnie, bo każdego dnia budzimy się rano i ten konflikt nam czymś nowym zaskakuje. Oby zaskakiwał tylko pozytywnie, o ile w ogóle możemy w kategoriach pozytywów jakikolwiek konflikt rozpatrywać. Pułkownik Piotr Gąstał. Bardzo dziękuję panie pułkowniku, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Kłaniamy się nisko, dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia. Dziękuję państwu za uwagę, do widzenia.